ona. I Jurandot został w getcie warszawskim i został jednym z najważniejszych twórców piosenki tej getowej też. W ogóle życia artystycznego, rozrywkowego w getcie warszawskim. Żywy dziennik ze szlęglem i tak dalej. Jak ktoś będzie chciał coś więcej na ten temat się dowiedzieć, to jest tragiczne, ale też bardzo ciekawe. To zaraz trafi na Jurandota. No i Grodzieńska szukała jakiejś możliwości wydostania go stamtąd i tuż przed wielką akcją likwidacyjną, która, jak wiadomo, zaczęła się latem 1942 roku, udało się Jurandotowi z tego getta wyjść i zupełnie gdzie indziej niż Grodzieńska pod Warszawą przetrwać wojnę. No i po wojnie oczywiście zaczął się okres wybitnej aktywności Jurandota. Jurandot, założyciel Teatru Syrena, tego najpierw w Łodzi, potem w Warszawie, autor sztuk, piosenek. Dosyć młodo zmarł w latach 50. No i Grodzieńska zawsze była właśnie taką strażniczką pamięci po Jurandocie. Myślę, że o Jurandocie najwięcej mówią jego piosenki, które są różne. Niektóre bardzo błahe, ale niektóre bardzo piękne, poetyckie. Bardzo Państwu po prostu polecam tego autora, jakim był Jerzy Jurandot. Dla starszego pokolenia postać absolutnie wiadoma, obowiązkowa zupełnie. No i tutaj właśnie czas na jedną z jego najpiękniejszych piosenek z roku bodaj 1938, tytułem Mój Smutek. Smutek jest jak dzień posępny, śnieżny, jak tamten dzień, ten najsmutniejszy z dni. Mój smutek jest ogromny i świat, jak wypełniałaś ty. Bardzo, bardzo smutny, jak smutna jest o tobie każda myśl. Jest ciemno, jest mroźnie i ostry wicher dmie. Ulice patrzą groźnie, zastygłe w mroźnym śnie. A ja się włóczę po nich aż do białego dnia, bo mnie mój smutek goni, bo mnie mój
tak.